Cezary Graf, dzień dobry. Trzy rzeczy w ramach ujarzmiania cyfrozy na ten weekend. Bo cyfroza ma dwie strony. Istnieje produktywna, sensowna, ujarzmiona czasowo forma cyfrozy. Stosuje, choruje na nią około 10% osób. I cyfroza durna, idiotyczna, idiokratyczna, nieujarzmiona czasowo. A choruje na nią około 90% osób. Rozpiętość pomiędzy tymi dwiema grupami, po latach saturacji wystawienia na działanie, będzie jak pomiędzy Brytyjczykami a Aborygenami jakiś czas temu. Po prostu te dwie grupy się bardzo mocno rozwarstwią finansowo, intelektualnie, życiowo, jakkolwiek. I uważam, że warto obejrzeć w ten weekend filmik dokumentalny, który nazywa się "Spisek żarówkowy", czyli planowe postarzanie produktu. To jest film, który jest od kilku lat w Internecie, powstał już kilka lat temu u ładnych. Natomiast szczególnie w pierwszych 35-40 minutach pięknie tłumaczy, na czym polega planowane postarzanie. Cały film ma niecałą godzinę, więc długo nie zajmuje. Natomiast ostatnie 15 minut to są kosmiczne, komunistyczne sposoby rozwiązania tego problemu, problemu budowania przez korporacje Produktów w ten sposób, żeby rozpadały one się szybko, tak żeby osoba zarabiająca mało albo średnio była w ciągłym kołowrotku od kupowania tych samych rzeczy, rzeczy, na które przed chwilą zarobiła, kupiła, żeby nie mogła się niczego dorobić i żeby sprzedaż cały czas trwała. Co ciekawe, w systemach komunistycznych przed 1989 roku w Europie Wschodniej, pomimo tego, że przemysł był miał ogromne problemy organizacyjne, surowcowe, to nie był nastawiony na planowane postarzanie i produkował rzeczy, które wytrzymywały 15, 20, 30 lat ze względu na inny model. I jeśli nawet ten przemysł obciążony gigantycznymi problemami był w stanie wykonywać rzeczy trwałe, to tym bardziej, gdybyśmy zmienili model odrobinę, bylibyśmy wykonywać w stanie takie rzeczy w przemyśle zachodnim. Tylko trzeba byłoby zmienić model ale to nie jest do końca możliwe. Co jest możliwe? Możliwym rozwiązaniem są dwie rzeczy: internet, czyli przepływ informacji, i to mamy. I dzięki temu zasadniczo to działa. Gdyby nie internet, planowane postarzanie byłoby znacznie silniejsze. Natomiast to, że konsument może porównywać, wymieniać się opiniami, sprawia, że są to, małe, że są to pewnego rodzaju hamulce na planowane postarzanie. I druga rzecz to konkurencja. Niestety szalejące drukarki banków centralnych spowodują, że podmiot się konsolidują, jest coraz mniej podmiotów na rynku, i te podmioty wypychają też niezależnych serwisantów. Ma to miejsce teraz w potwornej odsłonie w branży motoryzacyjnej, w branży urządzeń elektronicznej, i brak konkurencji sprawia, że planowane niepostażanie jest możliwe. Więc internet i konkurencja. Druga rzecz warta rozważenia to jest ta rozmowa moja z Łukaszem z Biznes Misji na kanale Biznes Misja. Łukasz to bardzo sympatyczny, skromny człowiek. Udało nam się kilka dni temu zarejestrować, uważam, ciekawą rozmowę na warszawskim Ursynowie i można ją zobaczyć. Dzisiaj pojawiła się na kanale Biznes Misja rano. I trzecia rzecz to rzecz na żywo, nie cyfrozowa. Rozważenie warsztatów, które organizuje, odbędą się 12 sierpnia. Stycznia 2020 w niedzielę w Warszawie przy Placu Trzech Krzyży. Koszt tych warsztatów to 1000 zł. Decyduje kolejność zgłoszeń: będą to kameralne warsztaty dla kilku osób i będą to konkretne warsztaty, czyli bez owijania w bawełnę. Po co jest internet, jaki ma sens życia, konkrety. Skupimy się na kryptowalutach. Co kupować, gdzie kupować, jak kupować, na co uważać, jak w to wejść sensownie, ale oczywiście poruszymy także ogólne tematy finansowe, w tym tematy indywidualne osób, które tam się znajdą. Decyduje kolejność zgłoszeń, zgłoszenia przez e-mail. Myślcie mądrze o swoich pieniądzach.